Chciałem zapytać was, czy wy też tak macie, że teraz jak wchodzicie do sklepu, a ludzie są bez maseczek, to się dziwnie czujecie? Ja mam tak, że wchodzę tak do sklepu gdzieś, patrzę, ludzi tak bez maseczek, czuję się tak dziwnie, taki skrępowany, jakbym był na Golasa, nie? Ci ludzie tacy, wiecie, bez tych maseczek, naprawdę dziwnie się czuję, nie? To jest tak dziwne uczucie, no dziwne uczucie, no musiałem w końcu iść do sklepu i przed sklepem na przykład myć zęby. Jak Polacy wcześniej chodzili bez maseczek, bo wiem, że dla niektórych to bez różnica, nie? Kiedyś w Biedronce babka w maseczce i zbiera się jej na kichanie i robi tak, już ma kichnąć, podniosła maseczkę, a psik! I założyła z powrotem. Mam kumpla, który był w Rybniku na porcie, zwrócili uwagę. Halo, proszę pana, proszę założyć maseczkę. A on, a co? Tutaj na porcie macie jakiś casting na Zorro, ja? Nie, ja nie założę, proszę pani, maseczki, ja nie założę. Ja nie biorę udziału w castingu na Zorro, bo ja nie potrafię jeździć na koniu. Mam takiego kumpla, który też nie chodzi w maseczce. Wchodzimy do sklepu, a babeczka do niego, proszę pana, bez maseczki nie obsługujemy. A on, dobra, już założona, nie? Innym razem, proszę pana, bez maseczki nie obsługujemy. Dobra. Co? 4 piwa. I wiecie co? Kiedy rząd powiedział, że już można chodzić bez maseczek, on zaczął chodzić w maseczce. Marcin, ja im nie ufam. Oni coś kombinują, to jest podejrzane. Marcin, już nie promują szczepić, trzeba się szczepić. Są osoby, dla których może lepiej by było, gdyby cały czas zostali w maseczce. Na przykład taka Krystyna Pawłowicz. Nie? Przykryłoby jej trochę twarze, lepiej byłoby dla niej. I w tej maseczce ciężej by było jej tak pierdolić.